Ale już strasznie, takie płomienie, wiesz co? No ale słuchaj, straży pożarnej nie ma. Już jadą. Już jadą, słychać. A jadą. Ala mówi, że już jadą. Ale ile czasu trzeba było na nich czekać? No. Tak. Myślała, że to kamienica nasza. Mama, ten dym zaraz zachmurzy nasze okna. Nie, to akurat idzie w niebo, no, ale to już wiesz, całe miasto widzi. Gdzie ta straż pożarna? Może od drugiej strony. Ale na szczęście, że tutaj pijacy się spalą na szczęście. Nie spalą nie, się, na co ty? Nie można tak mówić, bo pijacy to też ludzie. Nie można tak, żeby ktoś spłonął. Tylko po prostu oni tam mogli ognisko rozpalić, patrz, czy papierosy palić, patrz, i przypalali sobie, oby tam, nie daj Boże, nie było człowieka żadnego. Ty, ja współczuję tym, co mają ten dom. Przecież to wszystko tam... Smarz do nich pójdzie. Teraz wiecie, jak wygląda pożar? Wyobrażasz sobie, żeby tak nasz dom się palił? Chyba nie. Co? Straszne rzeczy. Ojej, już dach! Ale słuchaj, zobacz, płomienie przez dach już wychodzą. No ale gdzie jest straż pożarna? No właśnie. Mama, babcie, zarząd, ty! No nie. To muszą podłączyć się pod jakiś hydrant. Albo po prostu... O Jezu, jaki to... Mojego kolegi... Tam wszystko spłonie w środku. Mojego kolegi tatę widzę. Też jest strażakiem, tak? Tak.